Dzień dobry. Przechodzimy sobie do szóstego rozdziału, który jest dla klasy czwartej liceum i ten rozdział to Trzecia Rzeczpospolita, a tematem pierwszym z tego rozdziału, o którym dzisiaj sobie będziemy gadać, jest okrągły stół i wybory czerwcowe. Oglądamy. Żeby jakoś rozsądnie zacząć ten temat, to musimy się cofnąć do poprzedniego rozdziału. Ja mówiłem tam o debacie Wałęsy z Miodowiczem, czyli szefem OPZZ, który no, przegrał tę debatę i na live Wałęsa go, można powiedzieć, że zjadł. Natomiast ta debata bardzo mocno przyspieszyła bieg wydarzeń w Polsce, ponieważ NSZZ Solidarność szykowało się do rozmów, które mają się odbyć z władzą. Dlatego też powołano specjalnie Komitet Obywatelski, w ramach którego wyznaczeni przez Wałęsę ludzie mieli opracować stanowisko Solidarności dotyczące różnych dziedzin, 15 dziedzin, które miały być później omawiane w negocjacjach z władzą. Oczywiście rozmowy zostały poprzedzone zmianami personalnymi w PZPR-ze, żeby w jakiś sposób wypaść dobrze na tych ważniejszych wydarzeniach. A te wydarzenia to obrady Okrągłego Stołu. Początek to 6 lutego rok 1989. Miejsce to Pałac Namiestnikowski, czyli obecny Pałac Prezydencki w Warszawie. I tu będziemy mieli bardzo specyficzną jakby układankę, która będzie wiązała się z tym, że mamy tak naprawdę głównie to dwie strony. Pierwszą stroną będzie strona solidarnościowo-opozycyjna i to są członkowie Solidarności z Lechem Wałęsą na czele. A drugą, uwaga, to będzie strona koalicyjno-rządowa. Dlaczego koalicyjno? Dlatego, że mimo, że będzie ona pod przewodnictwem generała Czesława Kiszczaka, pamiętamy to nazwisko, który będzie wtedy ministrem spraw wewnętrznych, to będzie obok niego całkowicie odżegnująca się od PZPR-u OPZZ, która będzie starała się tą odrębność zaznaczyć w wielu różnych stopniach, na przykład tym, że będzie zgłaszała różne postulaty odrębne od komunistycznych, na przykład to, że chcą zniesienia cenzury. W roli obserwatorów będziemy mieli dwóch duchownych katolickich i jednego ewangelickiego, tak żeby wszystko było po Bożemu. Ale jak to wszystko wyglądało? No, wyglądało to tak, że rozmowy odbywały się w trzech powołanych zespołach, tak zwanych stolikach. One zajmowały się takimi ogólnymi negocjacjami, oczywiście między stroną rządową a opozycyjną. Dotyczyły one reform politycznych, gospodarczych oraz pluralizmu związkowego oraz polityki społecznej, ale były też tak zwane podstoliki, czyli takie jakby mniejsze grupy, które zajmowały się bardziej szczegółowymi kwestiami, jak na przykład górnictwem, hutnictwem, czy tam jakimiś późniejszymi kwestiami prywatyzacyjnymi. Ale generalnie część decyzji była uzgodniona i no, podjęta podczas nieformalnych spotkań w Magdalence Podwarszawskiej. No, spotkania były dosyć ciekawie wyglądające, zdjęcia mówią bardzo dużo. Kiszczak tam się też dobrze bawił, ale potajemnie nakazał SB-kom nagrywać te spotkania, co właściwie niewiele mu udało, ponieważ ostatecznie po dwumiesięcznych negocjacjach zakończyły się rozmowy Okrągłego Stołu i 5 kwietnia 1989 zawarto porozumienie, na mocy którego i tutaj będziemy mieli kwestię tak zwanego kontraktu, który będzie tutaj podpisany, kontrakt, porozumienie, bo to różnie jest tutaj nazywane. Co się zmieniło? Na pewno przywrócono w Polsce Senat, który będzie liczył, tak jak dzisiaj, 100 członków, senatorów. Zlikwidowano Radę Państwa. Ta będzie już przechodzić do historii, bo odtąd naczelnym organem władzy w państwie miał być Sejm. Następnie władze zgodziły się ponownie zalegalizować NSZZ Solidarność. To dla, jakby nie patrzeć, Wałęsy jest bardzo dużym sukcesem. Oraz ustalono wybory przyszłe, które się odbędą i to były właśnie wybory kontraktowe, czyli nie były one w pełni wolne. To oznaczało, że w Sejmie 65 miejsc ma zagwarantowana strona rządowa, a o 35% tych miejsc będą odbywać się wybory, przy czym strona rządowa może wystawić swoich kandydatów. Także tutaj jeszcze nie będzie pełnego, wolnego, powiedzmy, że Sejmu, natomiast Senat będzie wolny. Te 100 miejsc ma być właściwie elementem walki wyborczej, czyli komuniści również mogą wystawiać swoich ludzi i tam nie ma miejsc pewnych dla komunistów, dla rządzących. Istotne jest to, że przywrócono urząd prezydenta państwa, którego miało wybierać Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe są to połączone izby Sejmu i Senatu, ale to już pewnie wydaje mi się, że wiecie. Okej, ale tu musimy sobie zdać sprawę jeszcze z jednej kwestii. Przecież wybory, nawet te wolne do Senatu, czy ograniczone do Sejmu,
to jest też duży problem, ponieważ przecież cały czas komuniści mają w swoich rękach radio, mają w swoich rękach prasę, mają w swoich rękach telewizję. Czyli generalnie jak tutaj przekonać obywateli, żeby poszli głosować? Tym bardziej, że w PRL-u, jak były wybory, to wszystkie były sfałszowane, a na listach byli tylko przedstawiciele PZPR-u albo partii zależnych od komunistów, jak ZSL czy SD, albo na przykład takiego PAKS-u, więc ludzie jak chodzi do wybory, to i tak wiedzieli, że to nie ma sensu, bo te wyniki będą sfałszowane i frekwencja również będzie sfałszowana, bo ona i tak była bardzo niska, więc teraz należało przekonać ludzi do tego, że te wybory będą inne, że warto iść, zagłosować, bo tu nie będzie fałszu, że my, opozycjoniści, będziemy tego wszystkiego pilnować, więc nie mając zbyt wielu narzędzi w ręku, opozycja, czyli Solidarność, skupiła się głównie na tym, żeby wieszać plakaty oraz kolportować ulotki. Pojawiły się gazety już takie, powiedzmy, że niezależne od komunistów. I na przykład w maju 1989 roku ukazała się pierwsza niezależna, niepodlegająca cenzurze gazeta, która będzie w oficjalnym obiegu i to będzie Gazeta Wyborcza. I tu będzie ona pod redakcją Adama Michnika. Ale istotne jest też to, że będzie też tygodnik Solidarność reaktywowany i tutaj pojawiają się te plakaty, które będą niezwykle istotne. Zobaczcie, tutaj mamy Solidarność, mamy kowboja, który idzie z kartą do głosowania i widzimy się w samo południe 4 czerwca 1989 roku, ponieważ wtedy odbędą się właśnie wybory czerwcowe. Ale do tych wyborów to jeszcze mamy parę miesięcy, więc pokrótce idziemy sobie po kolei właściwie, co tam się mogło dziać w tym naszym pięknym kraju. Także, ten 4 czerwca to jest bardzo szybkie tempo, które chcieli przeforsować komuniści, ponieważ wiedzieli, że mając w rękach to, co wspomniałem wcześniej, całe media, będzie im łatwiej wygrać wybory. W ogóle byli przekonani, że te wybory to oni spokojnie wygrają. Ponieważ Solidarność dopiero się tworzy, nie mają struktur, więc jakby nie było możliwości takiej, że, znaczy nie przyjmowali takiej możliwości, że mogą przegrać. A dwa dni po podpisaniu porozumień po okrągłym stole, już 7 kwietnia, Sejm uchwalił nową ordynację wyborczą, która miała zupełnie inny sposób na to, jak dostać się do Sejmu. Tam miały być przeprowadzone dwie tury tak zwanych wyborów czerwcowych, ale o tym za chwilkę, ponieważ tutaj generalnie problem był taki, że rzeczywiście komuniści dobrze wiedzieli, że ludzie może kojarzą Wałęsę, może kojarzą ludzi, którzy byli przy okrągłym stole z Wałęsą, ale nie kojarzą wszystkich. Więc generalnie tu widzieli swój klucz właściwie do sukcesu i ten klucz nie pasował do zamka, który sobie komuniści w głowie wymyślili. Ponieważ Andrzej Wajda, czyli nasz reżyser, jeden z najlepszych, w ogóle jedyny oscarowy, wymyślił, że należy stworzyć tak zwaną drużynę Wałęsy, czyli fotografować ludzi z Wałęsą, którzy będą później, powiedzmy, że widziani przez obywateli jako ci, którzy na bank są od niego. Bo jeżeli nie będzie tych zdjęć, jeżeli te nazwiska pojawiają się, nawet zdjęcia, to one dalej dla ludzi są anonimowe. A jak jest Wałęsa, to wiedzą, że na tego warto głosować. I kolejną taką dobrą zagrywką samego Wałęsy, ogólnie Solidarności, było to, że nie wystawiano większej ilości kandydatów niż liczba miejsc, którą mieli na danej liście. To oznaczało, że no nie będzie jakichś sporów wewnątrz Solidarności i ludzie będą wiedzieli, na kogo głosować. Żeby był mniejszy wybór, bo człowiek, jak ma większe możliwości, no to oczywiście będzie co chciał, no głosować na różne punkty, a tu chodziło o odsunięcie komunistów od władzy. Sam Wałęsa nie występował na listach, był tylko i wyłącznie w roli obserwatora i komentatora tych wydarzeń politycznych, które wtedy właśnie się rozgrywały. Jak już wspomniałem, były to dwie tury, 4 i 18 czerwca. Wyglądało to w ten sposób, że ordynacja zakładała wtedy, że będą dwie tury do głosowania. W pierwszej turze, jeżeli kandydat uzyskał ponad 50% głosów z danego okręgu wyborczego, no to przechodził do Sejmu bądź też do Senatu. Jeżeli nie osiągnął tego pułapu, to w drugiej turze, tak jak dzisiaj mamy wybory prezydenckie, spotykało się dwóch kandydatów z największą ilością głosów w danym okręgu. No i później w tej drugiej turze jedna osoba już wtedy musiała wygrywać. Wybory zakończyły się pełnym sukcesem Solidarności. Kandydaci zdobyli wszystkie miejsca, które mieli do zdobycia, czyli te 35% miejsc należało do Solidarności. W Senacie mieli 99 ze 100 miejsc, więc koalicja rządząca no, miała duży problem, bo tak naprawdę w pierwszej turze do głosowania wprowadziła tylko 5 posłów na przyznanych im 299 mandatów. To wiązało się z tym, że jakby te wybory były wolne, to komuniści by je przegrali i to tak mocno, sromotnie. Jak to wszystko wyglądało? Generalnie, jeżeli chodzi o tych, którzy będą po stronie no już
powiedzmy, że opozycyjnej w Sejmie, to będzie 161 mandatów i to będzie obywatelski klub parlamentarny. Jeżeli chodzi o tych komunistów, tam będzie oczywiście PZPR, tam będzie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, tam będzie Stronnictwo Demokratyczne, Unia Chrześcijańsko-Społeczna. Generalnie wszystko to, co jest zależne od komunistów i to będzie stanowiło 65% miejsc. Natomiast w Senacie będzie 99 miejsc dla obywatelskiego klubu parlamentarnego i jeden dla senatora niezależnego oficjalnie. I generalnie te plakaty wyborcze naprawdę zrobiły dobrą robotę, bo to będzie wiązało się z tym, że koalicja wchodzi do Sejmu i ma realny wpływ na to, jak będą przebiegać późniejsze wydarzenia w państwie. A finalnie ma dojść do upadku komunizmu. Jak już mówiłem wcześniej, 65% miejsc generalnie miało być dla komunistów. Jednakże, pomimo tego, że frekwencja w pierwszej turze głosowania wynosiła 62% głosów i mówiłem, że tu niewiele osób by w ogóle weszło do tego Sejmu, to komuniści przekombinowali znowu ordynację wyborczą i dzięki temu zajęli te 65% miejsc w Sejmie, które były w tym kontrakcie po okrągłym stole zapisane. Istotne jest to, że komuniści bali się nieco reakcji Związku Sowieckiego, bo jak mówiłem wcześniej, nie przyjmowali do wiadomości tego, że może opozycja zdobyć te miejsca. Oni w ogóle tego jakby nie brali pod uwagę. Ale jak się okazuje, skoro mają te 35% miejsc, to utworzyli oni, jak już wspomniałem wcześniej, OKP, czyli Obywatelski Klub Parlamentarny. Na czele będziemy mieli Bronisława Geremka, ale jeżeli chodzi o kwestię Senatu i 99 miejsc, to tam będzie marszałek, który będzie opozycyjny. I to będzie Andrzej Stelmachowski. Następnie w Sejmie będziemy mieli marszałka, który będzie Mikołaj Kozakiewicz, który będzie ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Następnym krokiem miały być wybory na prezydenta państwa. Na początku forsowano kandydaturę generała Wojciecha Jaruzelskiego. Solidarność jakby niekoniecznie chciała tego Jaruzelskiego, pamiętając stan wojenny, więc Jaruzelski zrezygnował i dał jeszcze gorszą opcję, czyli Kiszczaka, co już w ogóle nie wchodziło w grę. I tutaj był taki bardzo duży problem, który można nazwać impasem, który był z kolei przełamany przez artykuł Michnika w Gazecie Wyborczej pod tytułem Wasz prezydent, ale nasz premier. Czyli wybierzemy prezydenta komunistycznego, a następnie premierem będzie człowiek Solidarności, czyli z OKP, można powiedzieć. Jak się okazało, znowu wrócił do kandydatury Jaruzelski. Wygrywa on te głosowanie w Sejmie tylko jednym głosem, bo część oddała celowo nieważne głosy i został on później zaprzysiężony w lipcu 1989 roku. Kolejnym krokiem miało być wybranie premiera z Solidarności, ale komuniści dalej kombinowali. Jaruzelski wybiera Kiszczaka. Kiszczak, żeby utworzyć koalicyjny rząd, chciał przekonać do siebie ludzi z Solidarności, żeby weszli do jego rządu. Nie udało się to i to doprowadziło do kolejnych roszad w Sejmie. Ponieważ strona opozycyjna, lojalna wobec Wałęsy, dogadała się ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym oraz Stronnictwem Demokratycznym, aby zerwali z PZPR-em i utworzyli Solidarnością koalicję sejmową. Klub PZPR-u stał się w tym momencie mniejszościowym klubem i powierzono tworzenie nowego rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. To zdjęcie jest niezwykle charakterystyczne, które będzie tutaj stanowiło o właściwie przyszłych działaniach polskiego Sejmu, polskiego rządu, ponieważ rozpoczął się bardzo trudny okres budowania demokracji i wprowadzania gospodarki wolnorynkowej. Wszystko rozpoczyna się od 12 września roku 1989. Jest to istotna kwestia. Nawet tutaj Mazowiecki na tym pierwszym, powiedzmy, że swoim expose zasłabł i miał zażartować, że znalazł się w takiej samej kondycji jak polska gospodarka. Ale generalnie jego działalność jest bardzo specyficzna i pokazuje też poniekąd to, że komuniści chyba nie wiedzieli, że tak szybko będą odsunięci od władzy. Żeby zrobić krok do przodu, musimy też nieco cofnąć się w przeszłość, bo mówiłem na lekcjach poprzednich, że kiedy powstała Solidarność, była zalegalizowana, był pierwszy zjazd delegatów i tam na tym zjeździe delegatów już widać było ludzi, którzy są nieco opozycyjni nawet wobec Wałęsy. Jednym z nich był Andrzej Gwiazda, który wystąpił jako kontrkandydat do tego, żeby być przewodniczącym ówczesnej Solidarności. Ale tutaj rysują się jeszcze kolejne dwa nazwiska, które będą z takiego bardzo radykalnego skrzydła opozycyjnego i to będzie Kornel Morawiecki oraz Leszek Moczulski. Leszek Moczulski jest człowiekiem, który jest, można powiedzieć, że niezwykle specyficzny, ponieważ tworzył on kiedyś KPN, ale generalnie w 87 roku opuścił nasz kraj, przebywał w Wielkiej Brytanii, we Francji i tak dalej, tam jakieś wywiady,
wykłady, jego artykuły były publikowane, ale nie wrócił do Polski. Bał się tego, żeby coś się z nim mogło dziać, więc no, ze względu na ten strach nie wziął udziału też w rozmowach Okrągłego Stołu. Później wystąpił on jako reprezentant KPN-u w wyborach do Sejmu z jednym z krakowskich okręgów, ale przegrywa tam z Janem Rokitą, który był od Wałęsy. Więc generalnie Moczulski no, nie zrobił tutaj jakiejś wielkiej kariery na początku trzeciej RP. Kornel Morawiecki no, miał podobną historię, ponieważ też ucieka, bo był wielokrotnie jak i Moczulski w sumie aresztowany, ale istotne jest to, że kiedy ucieka w roku 1988, wraca potajemnie znowu do, powiedzmy, Polski, to ujawnia się, tak oficjalnie, że on jest w tej Polsce dopiero w 1990 roku. Więc te bohaterskie, radykalne skrzydło zaczęło wtedy krytykować Wałęsę. Mówili o tym, że należy odciąć wszystko, tak zwaną, no to już też tak kolokwialnie powiem, grubą kreską, czyli komuniści nie mogą być w rządzie, nie mogą być w ogóle w Sejmie, trzeba ich pozbyć się całkowicie i dogadanie się z nimi jest zdradą sierpnia 80. Mówili też o tym, że dopuszczono do uwłaszczenia się nomenklatury. Tutaj ta nomenklatura oznacza to, że będzie to uprzywilejowana grupa ludzi, która będzie dalej spełnić wysokie stanowiska w partii bądź w przedsiębiorstwach państwowych. I to są ci komuniści, którzy są dalej tutaj dla nich problemem. Więc oni bardzo często krytykowali tutaj i spotkania w Magdalence i w ogóle kontrakt, który był po Okrągłym Stole. Nawet utworzyli kongres opozycji antyustrojowej, która będzie wiązała się z tym, że KPN, Solidarność Walcząca tego Morawieckiego, no i sam Gwiazda, będą domagali się cały czas całkowitego odsunięcia komunistów od władzy, ale nie brali pod uwagę tego, że przecież do 1993 roku, czyli jeszcze wtedy, stacjonowały w Polsce wojska sowieckie, więc no, trzeba było też to wziąć pod uwagę i tutaj no, trzeba było zrobić to w sposób bardzo łagodny. Dlatego też te przemiany miały raczej charakter taki, można powiedzieć, że kompromisowy. Dziękuję i do widzenia.